Dobry wieczór. We wtorek 23 lipca Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Choć do zbrodni w miejscowości Borowce doszło 3 lata temu, to w tej sprawie wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Od piątkowego poranka, gdy w pobliskiej Dąbrowie Zielonej znaleziono zwłoki mężczyzny, tych pytań jest jeszcze więcej. Nieoficjalnie mówi się, że może to być ciało sprawcy zbrodni poszukiwanego Jacka Jaworka. Prokuratura zleciła przeprowadzenie badań DNA, które mają ewentualnie potwierdzić jego tożsamość. Dziś w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzona została sekcja zwłok. Fatima Orlińska. Choć mija 4 dzień od ujawnienia tej tajemniczej sprawy, wciąż brak odpowiedzi na pytanie, czy zwłoki znalezione 19 lipca w Dąbrowie Zielonej należą do Jacka Jaworka. Prokuratura nie dysponuje jeszcze wynikami ze zleconych badań DNA. Te gotowe będą najprawdopodobniej w czwartek. Sama sekcja zwłok potwierdziła wstępne ustalenia śledczych co do przyczyny śmierci mężczyzny. Według biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzili tą sekcję, przyczyną zgonu mężczyzny były obrażenia głowy powstałe na skutek postrzelenia z broni palnej. W trakcie sekcji zwłok na ciele mężczyzny nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza takich, które mogłyby przyczynić się do jego śmierci. W trakcie sekcji zwłok pobrano próbki materiału biologicznego celem przeprowadzenia badań histopatologicznych i toksykologicznych. Ponadto w trakcie sekcji zwłok na wniosek biegłych prowadzących identyfikacyjne badania DNA pobrano dodatkowy materiał biologiczny, który niezwłocznie zostanie przekazany tym biegłym. Dziś nie ma jeszcze informacji, czy prokuratura wyklucza udział osób trzecich. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Częstochowskiej Komendy Policji, zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo w sprawie wycieku do sieci zdjęć zwłok domniemanego Jacka Jaworka. W poniedziałek prokurator zapowiedział, że takowe nastąpi, jeżeli autentyczność plików zostanie potwierdzona. Śledztwo w sprawie ujawnionych zwłok prowadzone jest obecnie w kierunku doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie. Jaki jest dzień i czy jego żona wie, że żyje? To jedne z pierwszych pytań, które powiedział do ratowników górnik uratowany w kopalni Rydutowy. Dziś coraz więcej wiemy na temat przebiegu akcji ratowniczej sprzed 10 dni. Jej uczestnicy spotkali się z minister przemysłu, gdzie opowiadali o tym, co działo się w tych dramatycznych chwilach pod ziemią. Paweł Jędrusik. Ta akcja ratunkowa tylko potwierdziła słuszność motta "Zawsze idziemy po żywego". Po 50 godzinach pod ziemią 32-letniego górnika Sztygara oddziału elektrycznego z kopalni Rydutowy udało się odnaleźć i uratować. To naprawdę przeżycie niesamowite. Ja już jestem, można powiedzieć, 15 lat w stacji ratowniczej w Rydutowach jako ratownik, ale każde takie doświadczenie naprawdę uczy i to naprawdę dużo. Daje takiej pokory też. Gdy ratownicy dotarli do górnika, ten pytał, czy jego żona już wie, że przeżył. Powiedział także, że zamierza obejrzeć mecz finałowy Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mamy akurat tego rodzaju umowę z naszym pracodawcą, że jeśli warunki na to nie pozwalają i my się na to nie zdecydujemy, to nie mamy obowiązku wychodzić w strefę zagrożenia. Mamy do tego prawo, ale że tak powiem, już sami zgodnie ze swoim sumieniem musimy taką decyzję podjąć. Ja się na to zdecydowałem. Tak jak powiedziałem wcześniej na spotkaniu, nie mogłem być mniej odważny niż ratownicy, którzy, że tak powiem, szli po tego poszkodowanego. Ranny górnik nadal przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Powoli wraca do zdrowia. Pacjent w piątek przeszedł zabieg operacyjny związany z tym urazem kręgosłupa, którego doznał w ramach tego zdarzenia. W tym momencie w dalszym ciągu przebywa na klinicznym oddziale ortopedyczno-urazowym. Zabieg przebiegł bez komplikacji, więc teraz w dalszym ciągu trwa jego hospitalizacja. No i pacjent powoli dochodzi do zdrowia. Mężczyzna czuje się dobrze. Na razie nie wiadomo, ile czasu potrwa jego pełna rekonwalescencja. Za kilka dni wszyscy będą przeżywać sportowe emocje związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Zanim jednak to nastąpi, ekscytacja i adrenalina będą obecne w parku Słupna w Mysłowicach. Już w ten weekend młodzieżowe pary plażowe nie tylko z Polski, ale z całej Europy po raz kolejny przyjadą do Mysłowic, aby powalczyć o trofeum w Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej do lat 20. Karolina Komada. Choć jeszcze puste, to już za kilka dni trybuny będą wypełnione kibicami, a mysłowicki piasek kolejny raz stanie się podstawowym elementem sportowej areny. Turniej jako turniej, wyjątkowy o tyle dla nas, że to jest 20-lecie,
Natomiast po kilku latach, gdzie odbywały się tylko zawody rangi mistrzostw Polski, czy seniorów, czy młodzieżowych, wracamy znowu do imprezy międzynarodowej. I to nas bardzo cieszy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Polskiemu Związkowi Europejskiej Federacji, że po raz kolejny nam zaufali i możemy te zawody w Mysłowicach, w Parku Słupna odbyć. Działacze mocno zaufali organizatorom, bo to zawody nie byle jakie. Mistrzostwa Europy do lat 20 w siatkówce plażowej. W turnieju zagrają 32 pary żeńskie i 32 pary męskie. Polskę będą reprezentować 3 pary, za zawodnikami wiele miesięcy przygotowań. Na pewno będą to bardzo męczące dni pod względem psychicznym, jak i fizycznym, ponieważ tak duża impreza kosztuje dużo wysiłku psychicznego, nastawienia się na każdy mecz odpowiedniego. Naturalnie zadbamy o nawodnienie i regenerację pomiędzy meczami, ale nie zapominamy na pewno podczas meczów o frajdzie, o tym, że kochamy tak naprawdę ten sport i to dlatego to robimy. Jestem bardzo podekscytowana, że też jakby jest to turniej w Polsce, że możemy grać przy swojej publiczności i na swoim piasku. Na pewno nie możemy się już doczekać tego turnieju i chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Pokazanie się z jak najlepszej strony może zaowocować znacznym przyspieszeniem kariery zawodniczej. Ten turniej jest ogromnie ważny, jeżeli chodzi o przygotowanie zawodników na przyszłe mistrzostwa czy igrzyska. Jak wiemy, drużyny z Europy dominują na igrzyskach i po części jest to spowodowane przez te turnieje dla młodzieży. Federacja organizuje turnieje europejskie od lat 22, co sprawia, że sukcesy zawodników rozpoczynają się w młodym wieku i coraz to młodsze osoby są na podium i zdobywają medale. Turniej w Mysłowicach potrwa od czwartku 25 lipca do niedzieli 28 lipca. Parkowanie wokół klasztoru na Jasnej Górze w weekendy może być wkrótce płatne. Taki pomysł ma Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Na razie to bardzo wstępne plany, co do realizacji których konieczne jest przeprowadzenie adekwatnych analiz. Taka też została zlecona. Chodzi przede wszystkim o to, by rotacja samochodów w najbardziej uczęszczanym miejscu Częstochowy była większa. Fatima Orlińska. Zmiany w strefie już objętej płatnym parkowaniem miałyby również ułatwić życie mieszkańcom pobliskich kamienic, którzy wówczas mogliby w weekend swobodnie parkować przy swoich domach. Ruch wokół Jasnej Góry, zwłaszcza w niedzielę, jest spory, bo parkujące tam nieodpłatnie samochody pielgrzymów blokują miejsca postojowe nawet na cały dzień. Nie da się zaparkować. Nie ma opcji tak naprawdę. Darmowego parkingu dla mieszkańców tutaj nie ma. Jedynie gdzie to można tu w oficynach gdzieś sobie zaparkować, ale to też nie każdy może, bo właściciele też nieraz nie wyrażają na to zgody na przykład. W sumie powinien być płatny tak naprawdę ze względu na ludzi, którzy tutaj parkują, którzy tu mieszkają, na te biznesy wszystkie i wszyscy muszą gdzieś sobie zaparkować tak naprawdę, więc jeżeli mieszkańcy mieliby te parkingi powiedzmy bezpłatnie, to jestem jak najbardziej na tak, żeby te parkingi były płatne w weekendy. No w tej chwili nie ma, ale w weekendy jest. Bo zostawiają, idą na cały dzień i tak dalej, także nawet dla mieszkańców nie ma gdzie zaparkować. Płatne parkowanie w weekendy w tak zwanej strefie jasnogórskiej miałoby dotyczyć między innymi ulic Rynek Wieluński, Wieluńskiej, 3 Maja, Siedmiu Kamienic i Świętej Barbary. Jak podkreśla przedstawiciel ZDM, zmianie docelowo nie ulegnie taryfa opłat. Korzyści w takim rozwiązaniu widzą również lokalni przedsiębiorcy. No może by miało, bo może ludzie parkowali tutaj na nieszczerzonych, czyli na nieszczerzonych, niepłatnych, czyli na chodnikach. No, bo to też się zdarza, że jak są miejsca zajęte, to ludzie tutaj parkują. Czyli poza wyznaczonymi miejscami? No oczywiście. Kiedy realnie podstrefa w strefie zacznie obowiązywać, na razie nie wiadomo. Pomysł obecnie jest na etapie analiz, które Zarząd Dróg Miejskich zleci do realizacji. Jeżeli w przyszłości Rada Miasta przyjmie uchwałę, różnice mają odczuć nie tylko mieszkańcy, ale i właściciele lokalnych odpłatnych parkingów. Nie ma też planów, by te strefy płatnego parkowania poszerzać. To jest tylko i wyłącznie w ramach tej strefy, która działa aktualnie. I jak mówię, wąski kwadrat, kilka ulic, tam gdzie występuje zjawisko takie, które no, nie powinno występować, albo jeśli występuje, to trzeba je uporządkować i przy okazji jeszcze dać potencjalnie zysk miastu. Nasze przypuszczenia to jedno, ale jednak twarde dane muszą nam potwierdzić to, że rzeczywiście jest to uzasadnione, jeśli chodzi o interes miasta, interes mieszkańców, no i jeśli chodzi o interes ekonomiczny. Według wstępnych informacji wyniki analiz mają być znane po wakacjach. To jedna z największych, o ile nie największa inwestycja kolejowa w województwie śląskim. W 2027 roku kolej ma zyskać nowy wymiar i, jak twierdzą jej władze, przekreślić stereotyp jako środka komunikacji nie z tej epoki. Prace już trwają m.in. w Katowicach, co sprawdził Paweł Jędrusik.
W tym miejscu powstaną nowe tory, a inwestycja pozwoli na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu dla pasażerów ma być szybciej, punktualniej i wygodniej. Ten cel dobudowy torów aglomeracyjnych oddzielający ruch dalekobieżny pozwoli na uzyskanie taktu. Po prostu będziemy mogli przyjąć, że co 15 minut docelowo pociąg będzie odjeżdżał w każdym z kierunków i to należy przyjąć jako standard, który chcemy osiągnąć. Mowa o połączeniu z Będzina do Zebrzydowic, w tym m.in. o połączeniu z Będzina do Katowic-Piotrowic. Obecnie w Katowicach w ramach tej inwestycji powstaje nowy przystanek kolejowy Katowice-Morawa. Na całej trasie będzie ich zdecydowanie więcej. To jest inny standard zupełnie i inny wiek, wydaje mi się, dla kolei, która do tej pory była postrzegana często jako niedowartościowana, niedoinwestowana, a przez to również odbierana trochę jak nie z tej epoki. Ta inwestycja, jej skala, jej ogrom jest naprawdę olbrzymia. Modernizacja linii pozwoli także na zwiększenie prędkości pociągów. Te będą mogły kursować z prędkością nawet 160 km na godzinę. Władze Katowic uważają, że taka inwestycja zachęci mieszkańców do korzystania z kolei. Przebudowa tej infrastruktury, poprawienie dostępności, budowa nowych peronów, dojść, parkingów, to wszystko warunki, to są warunki podstawowe, by można było swoje plany podróży oprzeć na kolei. A nie ma lepszego, bardziej skutecznego i efektywnego środka transportu niż kolej. Cała inwestycja ma zostać ukończona w 2027 roku, a jej koszt jest niebagatelny i wynosi około 7 miliardów złotych. Zużyte przedmioty, druty, śruby i inne śmieci, choć wielu osobom niepotrzebne, dzięki powtórnemu użyciu mogą inspirować i tworzyć interesujące kreacje. Kreacje, które budują refleksję na temat współczesnych sztuk wizualnych. Takie też znajdują się w Muzeum Śląskim na wystawie Świat, zagadka, kostiumy i scenografia Małgorzaty Bulandy. Karolina Komada sprawdzała, jak historie lokalnych społeczności są przedstawiane w kostiumach. Strój inspirowany włoską techniką komediową dell'arte i Katarzyną ze sztuki Williama Szekspira Poskromienie złośnicy. Od XVI-wiecznych kostiumów różni go tylko jedno. Wykonany jest z recyklingu. Spódnica wydaje mi się, że jest wykonana z materiałów do maseczek higienicznych, przynajmniej tak mi się wydaje po samym dotyku. Część gorsetowa jest wykonana na pewno ze starego biustonosza. Przede wszystkim mamy też biżuterię wykonaną ze śrubek, z drutów. To tylko jeden kostium spośród prawie 30 tworzących wystawę odzwierciedlającą mapę świata. Została ona stworzona podczas pandemii w okresie, kiedy artystka Małgorzata Bulanda miała ograniczony dostęp do materiałów. To jest rzeczywiście niesamowite, jak w momencie, kiedy człowiek jest nieograniczony, otwiera się mu po prostu świat. I to jest właśnie ten świat, w zasadzie mapa świata. Dawniej było tak, że na mapach świata tych pierwszych odkrywców w tej epoce właśnie największych odkryć geograficznych Ziemia była w centrum, oblana była olbrzymią ilością wody, nazywało się to przez Greków, to było Mare Tenebrarum, czyli morze mroku, morze ciemności, a potem już były tylko smoki i potwory. I tutaj jakby odzwierciedliłam to też tą oto wyspą Czerni. A w zasadzie zegarem, który otoczony jest morzem ciemności, za nim potwory, których stroje nawiązują do historii ludzi z Legnicy i innych miast śląskich. Prawie każdy ten element jest znaleziony przez odkrywcę, który mi przynosił, albo też sama to odkryłam. Tutaj na przykład skrzydła tego potwora zostały zrobione z piorunochrona, który spadł z dachu i został znaleziony, więc bardzo proszę. Tutaj mam skrzydła z kolei tej postaci, który jest zrobiony z siennika. Trzeba było najpierw wypalić trawę, końskie włosie. Wystawa Zagadka Świata dostępna jest dla zwiedzających w łaźni Muzeum Śląskiego. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne już jutro w imieniu Anny Tabaki. Spokojnej nocy, dobranoc.